teraz postać Pioni, z czego jestem bardzo zadowolona, bo od razu jak czytałam tą książkę, to najbardziej zauważyłam, że jest do mnie podobna. Jest bardzo miła, przyjacielska, jest najlepszą przyjaciółką Cinder, no z żywych ludzi, że tak powiem. No, bardzo podobna jest do mnie i to dlatego tak. W jej skórze bardzo dobrze się czuję, ponieważ jest taka dziewczęca, jak ja. Jest, widać nawet po jej charakteryzacji, że jest miła, że jest dobra, że jest takim aniołkiem, że nie skrzywdziłaby nikogo, nawet jak to się mówi, muchy. Książkę Cinder poleciłabym znajomym, ale już to zrobiłam tak naprawdę. Wszystkim można ją polecić, nawet moja mama już ją przeczytała i też powiedziała, że jest bardzo fajna, dlatego moim zdaniem to jest odpowiednia książka dla każdego wieku. Każdemu może się spodobać, każdy może coś dla siebie znaleźć w niej. Znajomi mi mówili, że tak jak każda książka na początku trzeba przebrnąć przez ten pierwszy rozdział, który tak najmniej się w nim dzieje, jest po prostu nudny, ale to jest nieprawda. Mnie już od pierwszej strony bardzo zaciekawiło to. Bardzo mi się podobała ta książka i czekam na kolejne części oczywiście. Nazywam się Natalia Hewelt, jestem z Bolszewa, z województwa pomorskiego, czyli długą podróż trochę miałam. Interesuję się, czyli uwielbiam zbierać minerały, najbardziej kamienie szlachetne. Uwielbiam towarzystwo moich znajomych, dlatego często się z nimi spotykam, piszę smsy. Teraz to tak naprawdę mnie koleżanka namówiła, z czego jestem jej bardzo wdzięczna. I normalnie jestem w szoku, że teraz się udało.